co zrobiliśmy razem, to bardzo wyjątkowy projekt, bo to są piosenki ukraińskie ludowe na fonie muzyki reggae i dub. To bardzo dziwna taka eklektyka, ale wygląda, że tak i miało być. Brzmi tak, jakby tak i miało być. I bardzo, bardzo fajnie zagrać to tutaj. Wiemy, że w Polsce bardzo szanują muzykę reggae i muzykę dub. I w ogóle społeczeństwo jest takie w porządku z muzyką, tak? Jesteśmy tu przede wszystkim, żeby zbudować te mosty kulturalne między ukraińskimi i polskimi narodami, że za dużo lat komuny, takie komunikowanie między tymi narodami było zrujnowane. I to jest niestety, że to jest najbliższy kraj dla nas kulturalno Polska, tak samo jak dla Polski jest Ukraina. Kulturalno, etniczno, język bardzo podobny, bardzo podobna nawet kuchnia. Dlatego chcemy, żeby Polska bardziej znała o nas, Ukraina bardziej znała o Polsce. Mamy jedną piosenkę, która jest taki manifest dla wszystkich, kto chce rozpocząć wojnę. Bo teraz Rosja... Piosenka przeciwko rosyjskiej agresji. Agresji do Ukrainy. І цілий світ знає, що зараз йде війна у нас, що Росія хоче домінувати в Україні. І хочемо заграти для вас, для всіх пісеньку, яку ще називають «Наш маніфест». Наш маніфест не тільки до Росії, а для всіх, які хочуть домінувати в цьому світі. Ми мислимо, що, мабуть, покій і, мабуть, братерство. І мир. І мир.